Na uwielbieniu bardzo mnie dotknęła jedna rzecz, mianowicie to, że na przykład jak ktoś przychodzi do ciebie i chce ci zabrać płaszcz, czy coś ci chce w ogóle zabrać, to zamiast się z nim kłócić, to po prostu mu dać płaszcz, dać mu jeszcze czapkę, rękawiczki, zrobić mu herbatę i powiedzieć masz, w ogóle weź sobie to. Bo to rozwala tak naprawdę ludziom głowę, jeśli my odpowiadamy za złe rzeczy, jakby. To jest nielogiczne, to w ogóle światu się to w głowie nie mieści, jeśli my odpowiemy czymś takim w ogóle uprzejmym za coś, co ktoś robi dla nas w ogóle złego. I to mnie bardzo ruszyło. Druga rzecz jest taka, w ogóle ostatni czas to strasznie się martwiłam w ogóle. Wiele miesięcy chodziłam w ogóle zamartwiona właśnie o pieniądze, albo coś tam, bo nam nie starczy i tak dalej. I powiem wam taką fajną rzecz o Bogu. Bóg jest w ogóle cały czas wierny i teraz się śmieję ze swojej głupoty, bo ja tyle miesięcy chodziłam i się zatręczałam, a prawda jest taka, że gdybym chodziła wyluzowana, jakby nic się wielkiego nie stało, ja cały czas się martwiłam, o Boże, nie mamy pieniędzy, zabraknie nam, a lodówka była pełna. Jak się kończyło jedzenie w lodówce, trafiała się kasa, jakby zawsze było. Nie było, zawsze było. I po prostu, nie wiem, jeśli ktoś ma tak jak ja, że chodzi i się martwi, mimo że w ogóle wszystko jest, jakby spójrzmy prawdzie w oczy, czy teraz nam czegoś brakuje. Nie, okej. No to po co się martwimy? Bóg nas zawsze zaopatrza, bo Bóg jest wierny. Nawet jak my jesteśmy niewierni, nawet jak my nawalamy, to Bóg jakby nie wypiera się swoich słów. Bóg jest cały czas taki sam, cały czas jest wierny, żeby nie wiem co się działo, żebyśmy nie wiem jak upadli, to On się nie wycofuje z tego co powiedział. Także... Amen.